Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ zbliżają się urodziny Soni. Mogłabym Wam powiedzieć, że dzisiaj są urodziny, ale tak naprawdę no, dzisiaj jest jeszcze przed urodzinami, ponieważ Sonia będzie dziś obchodzić urodziny, ale tak naprawdę prawidłowo te urodziny ma 2 czerwca. I przyszła paczka i już Wam mówię dokładnie, z czym jest ta paczka. Jest to tort dla Soniczki. Po raz pierwszy zamówiłam tak przez internet w ogóle tort dla psa. Zazwyczaj, znaczy nie pierwszy raz, bo może taki z Lolopec, wiecie, typu ciastko z Lolopec, to są te torty, no to wcześniej zamawiałam, ale nie zamawiałam takiego tortu, który jest po prostu robiony pod zamówienie, więc to pierwszy raz. I jest on właśnie z Instagrama, ciacho z sercem. I co, Majeczka, też się przywitaj od razu w tym filmiku, bo ona się oczywiście też tu jest ze mną. A ja zaraz otworzę tą paczuszkę, bo jestem ciekawa, jak ten tort wyszedł. Widzę, że Maja chyba będzie towarzyszyć podczas otwierania. Więc poczekajcie, zobaczmy. Tu mamy jakieś ciastko w ogóle. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak on wygląda. Bo wiadomo, co innego, tak jak pisałam z panią, a co innego jednak zobaczyć na żywo ten tort. Tylko poczekajcie, ja muszę jednak położyć sobie. Gdyby ktoś mnie pytał, tak, mam statyw taki mały, ale jako jego nie używam. I już Wam pokazuję torcik. Tak się prezentuje. Jest napis 11 Sonia, ponieważ są to 11 urodziny Sonieczki. I do tego widzę jeszcze jakiś pączek jest fajny. I tak się prezentuje torcik. Widzicie, on jest specjalnie tak zapakowany, żeby przetrwał pewnie podróż, no i w ogóle, żeby no, czuć, że jest taki chłodny. Maja, też byś chciała na swojej urodziny taki tort, a to dopiero masz w październiku. To jeszcze musisz poczekać. Zamówiłam właśnie napis, żeby był. No i właściwie na razie tyle Wam chciałam pokazać, ponieważ dopiero Wam pewnie coś ponagrywam na urodzinach Soni. Prawdopodobnie Sonia będzie obchodziła swoje urodziny na działce, ponieważ tam jest nam najwygodniej. Więc Was zapraszam do dalszego oglądania filmu. Później pewnie też Wam pokażę prezenty dla Soni. Ode mnie właśnie głównym prezentem jest ten tort. Mam nadzieję, że jej posmakuje. Ale oczywiście Sonia też jeszcze coś dostanie. Ale to już w późniejszym etapie tego filmu, więc oglądajcie. I oczywiście możecie w komentarzach pisać życzenia dla Sonieczki. Przeszliśmy na działkę. Już jak widzicie, przystroiłam. Sonia ma balony z cyferkami 11. Lampeczki. Tam czeka na nią prezent. No i oczywiście tort. Ale co gorsze, to została nas burza na działce. Właściwie deszcz. Widzicie, zaczęło padać akurat. Soni urodziny będą w deszczu i raczej nie wiem, czy się w ogóle odbędą. W ogóle naszą solenizantkę widzicie tam. Boi się, bo deszcz zaczął padać. Tu jest Majeczka też w kokardce. Myślałyśmy, że tylko będą chmury i nie rozpada się aż. A niestety, zostało. Dzisiaj wyszła z altanki, bo mam się pokazać, jak wygląda na swoich urodzinach w burzy. W sumie jeszcze takich urodzin nie miałaś, kiedy pada deszcz. Oczywiście, kochani, ja nie robię sobie jakiejś specjalnej imprezy, tylko właściwie ma torcik. I oczywiście sukieneczka jest tylko na chwilę założona, żeby jej zrobić zdjęcia. Chciałam jej poprawić, ale uciekła. No pokaż się, Sonila. Może jak trochę przejdzie, to wtedy Soni zrobimy jakieś zdjęcia i damy tort. Mam nadzieję, że to jest chwilowy deszcz, że po prostu tylko na chwilę pada i zaraz przejdzie. Bo niestety niezbyt fajnie się prezentują tego typu urodziny. Myślałam, że skończy się tylko na tym, że będą chmury i to wszystko. W sumie Sonia nie siedzi w altance, więc może nie boi się aż tak. Otwieram tort. Mam nadzieję, że mi się to wszystko nie odklei.
Zwłaszcza tu imię Sonia. Majeczka już się interesuje. Ciekawe w ogóle, czy będzie im smakować. Sonia na razie patrzy, czy już deszcz przeszedł i będzie mogła zaczynać imprezę. Widzicie, już nasza solenizantka jest na miejscu, w czapeczce urodzinowej. To nic, że w tle słyszycie deszcz. Nie zwracajmy na to uwagę. Maja też tam siedzi. Sonia ze swoim tortem. Dwa pieski już są na ławeczce, żeby jeszcze mieć zrobione ładne wspólne zdjęcie we dwie. W tle zamiast urodzinowej muzyki będziecie mieć deszcz. Więc deszcz będzie zamiast muzyki urodzinowej. I Maja kopiąca matę do siedzenia. I mimo to są bardzo ładne, nastrojowe urodziny. Sonia, podobają ci się takie w deszczu? No, jeszcze nie miałaś bardzo oryginalne. Co ci chodzi? Bardzo oryginalne Sonie urodziny w deszczu. Tragiczne. Co oni się podobają? W ogóle już płacze. Co jest przerażona twoje urodziny? Wygląda Sonia, jakby chyba płakała już. Co jest przerażona grzmotami? No widzisz, że nie grzmi, tylko deszcz pada. No, skąd mogłyśmy wiedzieć, że będzie deszcz padać? Co urodziny? A co za no ma Sonia. Samochód jedzie po drodze. Sonia, podobają ci się? Z grzmotami jest. Sonia, podobają ci te urodziny? Nie specjalnie, mamusiu. Boję się. Chyba ci ucho z czapeczki wyszło. No tatka mi to ucho mrnie, gdy słyszałem grzmotu. Nie grzmi, tylko deszcz pada. Jakby grzmiało, to Sonia już dawno by uciekła do altanki. A jak jest deszcz, no to Sonia jeszcze jakoś wytrzymuje. A naprawdę leje bardzo porządny deszcz, więc nawet jakbyśmy chciały stąd iść, to i tak byśmy na razie nie mogły. Bo musimy poczekać, jak chociaż trochę przestanie. Dalej kontynuujemy imprezę urodzinową Soni. W bardzo ładnej aurze pogodowej. Deszcz zamiast przestać, to pada jeszcze większy. Teraz to jest już taka ulewa, że wręcz naprawdę aż strach tu siedzieć. Ale już właściwie i tak musimy czekać, bo no jesteśmy w altance, więc trudno. Już i tak musimy poczekać. Co po Soni tylko czapeczka została. Sonia uciekła z urodzin. Została tylko czapeczka po Soni. Nie rzuciła jeszcze. Sonisia się chowa w altance, bo zaczął duży deszcz padać. Mamy jeszcze świeczki. Gdzie te świeczki już położyć? Nie wiem w sumie, czy one są potrzebne, bo już właściwie jest ładnie bez tych świeczek. Jedenaste urodziny naszej Sonieczki też jest trochę mniejsze, ale dalej jeszcze bardzo pada. Sonisia, pokaż się. Większe grono gości na urodzinach, bo jeszcze przyszła Zuzia. Niestety Zuzia nie będzie próbowała mięsnego torciku, ale za to dostanie najwyżej coś zielonego. Ale przynajmniej będzie uczestniczyć, tylko świnki nie będą uczestniczyć, bo są w domu. A tak to całe zwierzyniec na urodzinach. Będziemy kroić tort. W ogóle zobaczymy po raz pierwszy, jak ten tort jest w środku. Przetniesz literkę Soni. Soni, trzeba było może łapkę dać. No to Soni łapkę mogę dać. A to są świeczki. Mówię, że nie dam im tego, są świeczki. Już jeszcze nie zatruję. Chyba jeszcze na pół to przecież. No i w ogóle stanę w środku. A mięso. Możecie zobaczyć, jak wygląda torcik w środku. Już jest wszystko przygotowane. Każdy ma przydzieloną swoją porcję i widzicie, nawet dla Zuzi się coś znalazło. Trochę rzodkiewki z działki. I wszystkie zwierzaki dostaną poczęstunek urodzinowy.
Dla Sonii jest oczywiście wyjątkowy torcik z łapką. Czy wyjątkowy kawałek właściwie. Nie chcę już dla dziewczyn. Chodź, Sonia. Jest mokre, to może tu im dać, no nie? No. Nie, bo tylko jest... Majka, ty miała gdzieś to. Maja już jest swoją część. Sonia jeszcze nie zaczęła. Sonia, chcesz spróbować ciasteczko? Sonia wzięła ciasteczko, za ciebie wygląda śmiesznie. Sonia na razie je sobie to ciasteczko z tortu. Maja i resztę. Jeszcze zapomniałam o Zuzi, bo jeszcze Zuzi miałam dać przecież, tylko oczywiście nie tort. Tak wygląda. Maja. Tak wygląda urodzinowa impreza. Wszystkie trzy zwierzaki jedzą razem. Wszyscy jedzą. Soni na szczęście tort posmakował. Na początku widzieliście, że Sonia nie mogła się zdecydować jeść czy nie jeść. Maja od razu się na tort rzuciła z wielkim smakiem, a Soniusia się zastanawiała czy jeść. Ale później już Soni też posmakował i widzicie, że też zajada z wielkim smakiem. Maja już swoją porcję skończyła. Sonia jeszcze dokańcza swój tort. I Zuzia też. Maja to już w ogóle zapomniała nawet, że jadła w międzyczasie. A ja teraz pomyślałam, że pokażę wam prezenty urodzinowe Sonieczki. Chyba już Sonia się najadła. No jednak Sonia jest trochę mniejsza od Mai. Maja zjadła cały kawałek. Czas na pokazanie prezentów, bo myślę, że jednak na to czekacie. Pierwszym prezentem są pluszaki dla Soni. Zestaw trzech zabawek w kształcie papryk. Zielona, czerwona i żółta. Dalej przysmaki. Następne przysmaki są też podobne do tych, tylko chyba z innej firmy. Też to jest o smaku kaczki i ryb. A to są o innym smaku, bo one są o smaku kurczaka. I jeszcze mamy przysmaki z dokaz, na których jest narysowany kotek, ale tak naprawdę one mają ten sam skład, nadają się i dla kotków, i dla piesków. I już ostatnia paczka, właściwie największa. I są to przysmaki z Rinti. Widzicie, Soniusia już przyszła, zjadła. Rinti Chico Plus. I chyba to są przysmaki, których nigdy moje pieski nie testowały. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie kojarzę ich. Może jeszcze wam tak pokażę. To są wszystkie prezenty urodzinowe. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapki w górę dla oczywiście Soni. I do zobaczenia w kolejnych filmach.